Koszmarne wiadomości obiegają media. Nie żyje 600 osób, które wierzyły w cudowne działanie leku uodparniającego przed koronawirusem. Wstrząsające docierają do opinii publicznej. W dobie epidemii każdego dnia pojawiają się potworne doniesienia o nowych przypadkach zarażenia, czy też kolejnych ofiarach śmiertelnych, którym nie udało się zwalczyć wirusa. Nikt jednak nie mógł przewidzieć, że gdy media poinformują o zgonie aż 600 osób, powodem śmierci będzie chęć uchronienia się przed zakażeniem. Wierzyli w nieprawdziwe informacje o produkcie uodparniającym na nie żyją. Koszmarne, jak donosi Fakt, tragedia rozegrała się w Iranie. To właśnie tam od pewnego czasu pojawiają się nieprawdziwe informacje o rzekomo cudotwórczym działaniu wódki, jako produktu uodparniającego na Warto wspomnieć, że w tamtejszej republice spożywanie alkoholu jest surowo zabronione, a karą za złamanie zasad jest wychłostanie, więzienie, a nawet śmierć. Mimo to mieszkańcy, słysząc, że wódka ma ponoć zbawienny wpływ w walce z wirusem COVID-19, zaczęli na własną rękę wyrabiać trunek i regularnie go spożywać. Nikt nie podejrzewał, że domowy wyrób może być silnie toksyczny i zamiast pomóc doprowadzi do jeszcze większej tragedii. Władze w Teheranie postanowiły nagłośnić sprawę, informując, że na skutek zatrucia zmarło już 600 osób, z kolei 3000 zostało przykutych do szpitalnych łóżek. Dane są zatrważające, a sytuacja może być jeszcze gorsza, jeżeli Irańczycy wciąż będą próbować chronić się przed wirusem za pomocą wódki. Tamtejsi eksperci nieustannie alarmują, że alkohol w żaden sposób nie uodparnia organizmu przed koronawirusem. Jednocześnie przypominają, że wyrób i spożywanie alkoholu będzie surowo karane. Mieszkańcy pozostają jednak głusi. Rząd Iranu ma nadzieję, że obywatele w końcu się opamiętają, bowiem pojawiła się obawa, że dramatyczny przyrost zgonów będzie wynikał nie z kolejnych zarażeń, a prób zapobiegania chorobie. Fakt podkreśla, że Iran pozostaje największym ośrodkiem pandemii na Bliskim Wschodzie. Źródło: